Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj Was na filmik obiecany już dużo wcześniej z moimi ćwiczeniami mięśni twarzy. Wykonuję te ćwiczenia bardzo systematycznie od praktycznie połowy kwietnia albo początku kwietnia tego roku, więc to jest już kilka miesięcy, kiedy ta systematyczność jest naprawdę prowadzona. Ja zauważam u siebie bardzo duże zmiany. Nie wiem, czy Wy możecie je zauważyć, bo w tym okresie akurat co nagrywam, no to właściwie już zaczęłam te ćwiczenia, więc może ich tak nie widać. Co ja zauważyłam, to na pewno jest skóra bliżej mięśni, utrzymuje się. Zauważyłam też tutaj, że powieki mi się podniosły, nie są takie oklapnięte. Szczególnie miałam problemy z klapnięciem tej powieki, prawej powieki. Właściwie ona tak w pewnym momencie wyglądała, także myślę, że te ćwiczenia mięśni twarzy dużo dają. Dodatkowo tutaj miałam taką wielką zmarszczkę, która mi się zaczęła robić od takiego mrużenia ciągle w tej przestrzeni tutaj między brwiami. Także wszystko summa summarum podsumowując, no to jest na pewno 30% lepiej niż było, także to też jest warte tego, żeby te ćwiczenia robić. Ja mam swoje ćwiczenia, które tam podejrzałam u tej instruktorki jogi, o której Wam wcześniej wspominałam, ale też powiem Wam, że ja nie jestem żadną instruktorką takiej jogi twarzy, więc nie wiem, czy z moich poleceń tych ćwiczeń wykonywania, czy możecie skorzystać. Lepiej, żebyście sobie po prostu popatrzyły to, jak to wygląda na takich profesjonalnych kanałach, ponieważ ja nie jestem, przepraszam, ja nie jestem instruktorem jogi twarzy, co chyba też jest bardzo ważne, bo te ćwiczenia należy wykonywać przy lustrze, przynajmniej w początkowej fazie i po prostu wiedzieć, które, nie wiem, elementy naszych mięśni mają być ruszane, albo które mają być zatrzymane. Ja mam swoje ćwiczenia podzielone na sektory. Mam sektor tutaj dekoltu i szyi. Później mam tutaj sektor tak zwany podbródkowy. Omijam na razie ćwiczenia policzków, chociaż robię je 3 razy w tygodniu, a to powiem dlaczego. I wykonuję ćwiczenia tych mięśni tutaj wokół oczu, jak również ćwiczenia czoła. I to jest takie moje po prostu podzielone działanie. Zajmuje mi to mniej więcej 15 do 20 minut, wszystko w zależności od tego, ile tam konkretnie poświęcam na to czasu. Czasami po prostu więcej wykonuję tych ruchów. Jeśli Was interesuje ten filmik, oczywiście zapraszam do oglądania, do ćwiczenia ze mną, ale tak jak mówię, ja Was jednak odsyłam do profesjonalistów, dlatego że ja jestem tylko ich, tylko te ćwiczenia wykonuję według tamtych instrukcji. Tak jak mówię, musicie sobie wziąć lusterko, żeby wiedzieć, jak tą mimiką swoją operujecie, bo to jest bardzo ważne, dlatego że można sobie po prostu zrobić krzywdę, robiąc te ćwiczenia źle. Pierwsze ćwiczenie, które wykonuję, to jest ćwiczenie, które napina bardzo tutaj ten mięsień. Nie będę się fachowo wypowiadała na temat mięśni na twarzy i na dekolcie, dlatego że, tak jak Wam mówiłam, nie jestem profesjonalną instruktorką. I napinam bardzo mocno ten mięsień tutaj, wysuwając podbródek w ten sposób. Jednocześnie przytrzymując sobie tutaj, można sobie przytrzymywać w ten sposób. I robię to przez 30 sekund, czyli to pozorne, łatwe ćwiczenie wcale nie jest takie proste, bo wysuwając całą sylwetkę, tutaj oczywiście rozkurczamy te wszystkie mięśnie, robimy wszystko bardzo luźno, cofając tą brodę tak śmiesznie, wysuwając usta na wierzch, robimy taką po prostu charakterystyczną mimikę, napinając te mięśnie tutaj, które na początku się nie czuje, ale potem się naprawdę czuje. Także pierwsze ćwiczenie to jest podbródek przez 30 sekund. Następnie ćwiczenie, które wykonuję, to jest takie zwykłe ćwiczenie, które przytrzymuję tutaj sobie właśnie ręką. Napinam ten mięsień, tutaj ten mięsień, który aż ciągnie się tutaj. I wiecie co, na początku tego w ogóle nie czuć, ale potem naprawdę te mięśnie fantastycznie czuć. Oczywiście też trzeba uważać na mięśnie karku, żeby tam niczego sobie nie zrobić krzywdy z tyłu. Także ja napinam jedną, drugą stronę i robię to kilka razy. Oczywiście nie szybko, to jest około 10 sekund. 10 sekund na stronę, po 5 razy na przykład na jednej stronie. To jest takie moje ćwiczenie. Następne ćwiczenie to jest uniesienie brody dosyć wysoko, także unieście sobie brodę w ten sposób. Czujcie to napięcie tutaj, które jest. I językiem
wykonujemy takie ruchy, które napinają nam ten mięsień tutaj. I to jest takie ćwiczenie bardzo dobre tutaj właśnie na tą naszą żuchwę. Dotykamy podniebienia górnego językiem, czyli podnosimy język do góry na dół. Ja wykonuję to ćwiczenie 3 razy po 10, po 10 razy, czyli to też jest takie dosyć męczące. A następnie wykonuję ćwiczenie, którym całuję jak gdyby sufit, buziaki wysyłam do sufitu. I tutaj trzeba ładnie napiąć ten mięsień, to nie jest tak, że sobie po prostu będziemy takie buziaczki dawać, tylko po prostu bardzo duże takie napięcie. Również wykonuję to 10 razy, 3 razy po 10 razy, takie napięcie tych mięśni. I wtedy czuć po prostu tutaj takie napięcie. Naprawdę to jest bardzo dużo, bardzo wyraźne napięcie. Następnie obracam głowę w ten sposób, na bok, ale tak leciutko. Czuję to napięcie mięśni tutaj. I wywalam język do góry, na wierzch i do góry. Trzymam 10 sekund. I to też jest takie, ten język jest uniesiony do góry, więc czujemy tutaj cały ten mięsień. I druga strona oczywiście też. Czyli biorę głowę leciutko do tyłu, rozluźniam mięśnie tutaj na całej twarzy, tylko staram się po prostu tą głowę tak ładnie przegiąć w tą stronę. Tak jak widzicie, mam taką śmieszną twarz teraz. Tak jak mówiłam, nie jestem instruktorem jogi. Odsyłam Was do filmów z instruktażami tych ćwiczeń przez profesjonalistów. Następnie wykonuję ćwiczenie, które jest... Również napinamy tutaj strasznie dekolt w ten sposób. Jednocześnie rozluźniając te mięśnie tutaj wszystkie, te są jakoś tak w miarę przyczepione. To jest trochę trudne do wykonania. I próbujemy po prostu jak najbardziej wysunąć język. Ja wykonuję to ćwiczenie według moich możliwości. Czyli tak, biorę, otwieram, po prostu odpycham buzię, głowę do tyłu. Napinam te mięśnie, przytrzymuję je sobie tutaj. I cała ta reszta jest rozluźniona. Przytrzymuję do 5-6 sekund, w zależności ile mogę wytrzymać. I to ćwiczenie trzeba powtarzać w ciągu dnia do 5 razy. Czyli nie musimy tego od razu wykonywać, tylko w ciągu dnia. Oczywiście te wszystkie ćwiczenia można robić, kiedy nam się podoba, o dowolnej porze i dowolnej, jak mamy dowolnie na to ochotę i możliwości. Następnie oklepuję sobie twarz. I to jest takie oklepywanie dwoma rękami, dłońmi, dosyć takie mocne. Tutaj całą tą żuchwę staram się opukać. I to naprawdę tak przez 20-30 sekund. Potem ta skóra jest niesamowicie napięta w tym rejonie. Następnie, jeżeli mam ochotę, to wykonuję masaż policzków. I to jest po prostu takie... Nabieramy dużo powietrza. Tu przytrzymujemy usta, żeby nie robiły nam się zmarszczki. I oklepuję do 5 razy. Następnie robię dokładnie to samo z drugą stroną twarzy i wykonuję to po 3 razy albo po 4 razy, w zależności na ile mam ochotę. Następnie przechodzimy do sekcji tutaj tej górnej, czyli to też jest bardzo ważne, dlatego że no nie możemy tylko jednych ćwiczeń wykonywać, tylko musimy całą twarz podnieść do góry, więc ja wykonuję ćwiczenia, oczywiście kolejność tych ćwiczeń, wszystko w zależności jest dowolnej. To nie jest tak, że musicie od czegoś tam zacząć. Na pewno, bo ja robię to w takiej wersji i to też przynosi rezultaty. Pozbywam się tak zwanych opuchnięć podocznych plus zmarszczek takich jakich oczodołów tak zwanych. Z wiekiem mamy po prostu takie oczodoły, jak gdyby nam się robią. Więc robimy O. I to O robiąc, trzymamy tutaj sobie ten mięsień, patrzymy do góry, czyli mamy O, patrzymy do góry, staramy się nie robić zmarszczek na czole, a to jest też bardzo trudne. I mrugamy. Patrząc do góry, to jest bardzo ciężkie ćwiczenie, czyli tak, przytrzymujemy, robimy O i mrugamy patrząc do góry.
I to robię do minuty czasu lub dzielę to na dwie części po 30 sekund. To jest takie moje działanie. Następne ćwiczenie to jest ćwiczenie również tutaj na nasze powieki, na to, żeby nie opadały, żeby brwi się podniosły. Więc to ćwiczenie polega na tym, że bierzemy dwa palce, przytrzymujemy tutaj sobie powiekę pod brwiami, ale w ten sposób, żeby to nie było jakieś bardzo mocne przytknięcie tych palców, tylko takie delikatne, i zamykamy oczy. Lekko podnosimy do góry te nasze palce, widzicie? Zamykamy oczy i czuć takie drżenie. I to drżenie przez 10 sekund musimy utrzymać. To jest takie niby pozorne, nieważne ćwiczenie, ale naprawdę jest ważne i świetne rezultaty przynosi. I ja to trzymam przez 10 sekund i następnie robię to 3 razy, więc robię w konsekwencji robię to 3 razy. Tak, podsumowując. Następnie, ponieważ sobie tutaj troszeczkę zrobiliśmy zmarszczek nad tymi brwiami, to leciutko rozcieram to sobie tutaj palcami, żeby ten mięsień nie był taki napięty. To jest takie moje działanie. To też można sobie do 30 sekund, czy 20 sekund, czy tam 10 razy. Po prostu to wszystko zależy od nas. I naprawdę czuć, jak ta skóra się napina, jak mamy takie wrażenie dokrwienia, dotlenienia tych rejonów. Następnie moim takim ćwiczeniem oczu dalej jest ćwiczenie, kiedy muszę otwierać oczy i dzielę sobie to na takie sektory, oczy otwieram po prostu w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tak jedno otworzenie oka to jest takie aż po prostu. Jest to na początku bardzo ciężkie do wykonania. Raz, dwa, trzy, troszeczkę więcej i jak najwięcej, więcej i jak najwięcej. I to wykonuję 3 razy po 10 razy. To jest takie moje ćwiczenie. Następnym ćwiczeniem, czyli takie napinamy oczy. Następnie to samo ćwiczenie z tym, staramy się bardzo dużo otworzyć oczy na 3 razy, czyli więcej, więcej, najwięcej z położonymi palcami. Ja to robię też 3 razy po 10 razy. I powiem wam, że naprawdę się tutaj podnoszą te kąciki, bo wiem, no bo widziałam, jak mi już opadały. Słuchajcie, następne ćwiczenie. Mam nadzieję, że to tak jest trochę chaotycznie, no ale wciąż ten filmik mówi, tak jak mówię, ja nie jestem instruktorką, więc chciałabym wam jakoś dopomóc. Następne ćwiczenie to jest ćwiczenie również tutaj na kurze łapki. I te kurze łapki robię tak. Słuchajcie, to ćwiczenie na kurze łapki. Przyciskam sobie tutaj na nosie, tutaj w tym miejscu, palcami tymi środkowymi, a te palce wskazujące umieszczam tutaj leciutko w kącikach. I patrząc do góry, nie zamykam oczu do końca, tylko takie po prostu napinam lekko, po prostu tak zaciskając te powieki, ale to nie jest zaciśnięcie do końca, więc tak przymrużając oczy. I to naprawdę czuć, jak ten mięsień pracuje tutaj, i naprawdę te zmarszczki się zmniejszają. Czyli przyciskamy palcami tymi środkowymi, tutaj po bokach sobie przyciskamy i mrużymy oczy, nie zamykając do końca. Wykonuję to ćwiczenie do minuty, czyli robię 60 razy, plus na koniec na 10 sekund zatrzymuję te oczy w ten sposób. Czyli na koniec ćwiczenia wykonuję takie wstrzymanie przez 10 sekund, tak przymrużenie na 10 sekund. Następnie robię sobie taki delikatny masaż twarzy, oczywiście nie podrażniając niczego. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o dotykanie oczu, bo to jest więcej ćwiczeń już tutaj dotykających oczy nie robię, ani skóry, ani. Tylko robię ćwiczenie gałek ocznych, wykonując tylko takie ruchy, wiecie, z góry na dół. I na początku możecie się śmiać, te ruchy nie były takie jak teraz, czyli wykonuję góra, dół, po 10 razy. Góra, dół, góra, dół. Naprawdę oczy się bardzo otwierają. Następnie to samo ćwiczenie, tylko na boki. A następnie to samo ćwiczenie wykonuję w ten sposób. Czyli jak kończę góra, dół, boki, zerkanie na boki, to robię takie bardzo duże otwarcie oczu, ale staram się również, żeby to otwarcie było jak największe przez około 30 sekund.
albo 20, w zależności od tego, ile Wam siły starczy. Na początku po prostu nie czuć tego, ale potem to ciśnienie, takie tutaj to wszystko, widzicie, jak te mięśnie pracują, jak one wspierają te oczy. To jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie na to, żeby to oko otworzyć. I na koniec wykonuję taki leciutki masaż twarzy po tym ćwiczeniu. I to by było ćwiczenie na oczy. Następnie robię ćwiczenie czoła i to jest wszystko już, co wykonuję. Czyli tak, biorę dwa palce i tak delikatnie sobie tutaj, najprościej jak to tylko możliwe, tak jak gdyby rozpościeram tą skórę, rozciągam ją, ale tak delikatnie oczywiście. Potem wykonuję taki delikatny masaż tego punktu tutaj pomiędzy brwiami. Następnie wstrzymuję tego palca na chwileczkę. Robię głębokie wdechy, wydechy, rozluźniam ciało, rozluźniam całą twarz, żeby to nie było takie spięte, bo te mięśnie nie mają być spięte. I wykonuję takie powolniutkie krążenia i to ćwiczenie nawet może zająć Wam 5 minut, także powolutku. Tu chodzi najbardziej o to, żeby rozluźnić te mięśnie. Ja sobie po prostu je tak rozluźniam. Następnie wykonuję takie ćwiczenie. Jak mięśnie już jest rozluźnione, ja widzę, że jest tutaj po prostu to czoło nie jest takie napięte, tak można sobie dalej przejechać, oczywiście tym jak gdyby tak masować te czoło, to ja biorę te dwa palce górne, tutaj i ten dolny, czyli kciuk i wskazujący i środkowy i po prostu łapiąc tak tutaj jak gdyby tą skórę, rozciągam ją tak delikatnie na boki. Widzicie? Tak jak gdyby bym chciała rozerwać tą skórę. I robię to kilkanaście razy, do 20 razy. Po prostu rozciągam tą skórę. Następnie robimy takie same ruchy, co najmniej 10 razy, tylko takie po prostu jak gdyby uszczypliwe ruchy, takie same ruchy, jakbyśmy wykonywały to ćwiczenie, tylko tak, jakby takie uszczypliwe. I robimy to do 11 razy i później na tym 12 razie po prostu się zatrzymujemy i liczymy do 11, do 10. Tak jak mówi nam Daniel Collins, która właśnie to ćwiczenie proponowała. I to ćwiczenie naprawdę rozluźnia świetnie tę lwią zmarszczkę, naprawdę, uwierzcie mi. I to by było wszystko, także tutaj ja się zmieściłam w 17 minutach, oczywiście do Was gadając, ale przy wypiciu porannej kawy ja po prostu na najzwyczajniej świecie to ćwiczenie robię lub przed pójściem spać. I zauważam u siebie duże, duże zmiany, także myślę, że działanie, no ta joga twarzy jednak przynosi bardzo duże rezultaty. Ja podsumowując ten film, powiem tylko tyle, że nie jestem instruktorem jeszcze raz. I te moje ćwiczenia być może są pokazywane w błędny sposób. Ja je jednak wykonuję i mnie przynoszą dobre rezultaty. Ja jednak bym Was odsyłała do profesjonalistów. Bardzo dużo jest profesjonalistów na YouTubie, także tam sobie możecie zerknąć. Do pani, którą Wam polecam, która przedstawia świetne te ćwiczenia, które nie są męczące i bardzo inspirujące i przynoszące rezultaty. Po prostu link Wam zostawię i tam sobie do niej zaglądajcie. I to by było na wszystko, bardzo Wam dziękuję i ćwiczcie sobie, zobaczcie, jak to świetne rezultaty przynosi, jeżeli zerkniecie na te profesjonalne filmy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, do następnych filmików, trzymajcie się, pa!